Hej, o co teraz walczę? O spokój. Ja nic więcej od życia nie chcę. Nie chcę pieniędzy, nie chcę sławy, nie chcę nic. Ja tylko chcę żyć spokojnie, wracać do domu sobie, iść, wstać sobie rano, pobiegać pół godzinki, 10 minut porobić przykładowe te ciężarki, rozruchu tak zwanego, iść na 8 godzin do pracy, wrócić do domu i mieć spokój. Żeby w tym domu naprawdę był spokój, a nie tak jak widzę w moim otoczeniu, może ja w takim otoczeniu przebywam, ale rozmawiam z różnymi ludźmi. Właśnie bo to mnie bardzo ciekawi, czy w innych otoczeniach, w innych środowiskach jest podobnie. I tak jest. No facet, powiedzmy w moim wieku czasami, wraca do domu, dwójka dzieci, wszystko to. Wracają do domu po tych 8 godzinach. Wiadomo, że każdy stara się w tej pracy jak może. I w tym domu jest cały czas szum, cały czas ten szum. I wracają do domu albo jedna strona, albo druga strona, jak za karę. Po pracy powinno wrócić się do domu, odpocząć, a tam wracasz po prostu, wrócisz do domu, jak nie kłopoty, to problemy, jak nie awantura jedna, to druga. Ja takiego domu to ja ale nie chcę. Chłop, który powiedzmy dwójka dzieci, czy trójka dzieci jest, 5, 7, 8 lat, wraca do domu i on do tego domu nie chce wracać. I miesiąc dobrze, 2 miesiące źle, a ktoś mi odpowiada, o, bo to taka rodzina musi być. To ja nie chcę takiej rodziny. To ja wolę być do końca życia sam i żyć sobie w spokoju. Ślepy nie jestem, garbaty nie jestem. Mogę być sobie z kimś, jak będzie spokojnie, mogę być 10, 15, 20 lat. A jeżeli jak ja mam żyć, że wrócę do domu i mam mieć ciągle kocioł jakiś, ja takiego życia nie chcę.